Siemka, dzisiaj pierwszy dzień wiosny, wtorek, 21 marca. Idę na długie wybieganie. Dzisiaj padał śnieg, był grad, wieje wiatr, teraz słońce. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lecimy. O, się GPS znalazł. Nie kupujcie Garmina Fenixa 2, bo dupny zegarek się nie może znaleźć GPS-a. Lecę. Zajebiście. 7 km za mną. Teraz chwilkę się przejdę, nagrywając ten filmik. Świeci słońce, a mówię wam, z rana jak pracowałem, to padał śnieg, był grad i mega wiatr. Teraz jest zajebiście. 3 stopnie na plusie. Postaram się dzisiaj połówkę jebnąć, bo mogę. Noga nie boli. Mam żel, mam wodę. I tak tempo 4,40, 5,20, coś takiego, bez spiny, to jest najważniejsze. Dzisiaj jest chill bijać. Dobra, wracam do biegania. Zaraz wam pokażę zegarek, ile tam jest już. 7 km, 37 minut. Potem do nas trawie na Endomondo będziecie mogli zobaczyć. Śledźcie mnie tam, weganowy pan banan. Dobra, zawijam. Jesteśmy na Ford Road Bridge. Tam macie mozla pociągów. A tam daleko jest drugi most drogowy i chyba w maju będzie otwarty. No jest tu za głośno, ale pogoda mi się udała na bieganie. Zajebiście. Tak właśnie tutaj założyłem w Szkocji. Zena może być śnieg, deszcz, wiatry, ale późnym popołudniem, bo jest prawie 6, słoneczko i zero wiatru, no coś niesamowitego. Na zegarze jest 12,5 km, godzina 5, jeszcze 8 km. No 9, żeby była połówka. Na zegarku już 17 km i godzina 28, a to jest bieżnia, na której robię szybkość. Jeszcze do szybkiego biegania nie wróciłem. Tylko takie tuptanie, ale spoko. Tu jeszcze będę wypluwał flaki, płuca. Bo jak się robi interwały, to na maksa, nie ma pierdalania się. No, więc jeszcze 4 km i będę w domu. Muzyka leci, długie wybieganie można robić. Dobra, zrobię sobie jedną pętlę honorowo i do domu. Zobaczcie. Piękne warunki, co? Chujowe. No i mamy półmaraton. Godzina 51. Zatrzymam. Dobra. To jest, tam jest mój blok. To jest polana, na której czasami sobie pobiegam. Ale dzisiaj miałem bieganie po drogach i chodnikach, więc muszę teraz dobry masaż zrobić stóp i nóg. Zjem smoothie, zaraz pokażę, co to będzie. No i zrobię sobie prysznic zimną wodą, ale tylko na nogi. Zobaczymy, czy to samo, co lodowata kąpiel. Jest zajebiście, kurwa. Uwielbiam biegać. Dobra, nara. Obowiązkowo rozciąganie, rolowanie. To są moje narządy tortur. Kiedyś jak już będę tutaj miał swoją kamerzystkę Paulinkę, to pokażę wam mój zestaw rozciągania, rolowania nóg. No i zaraz śmigam pod prysznic zimną wodą te nóżki polać. Bo no, takiego długiego dystansu nie biegłem od maja tamtego roku. No i zaraz będzie jeszcze smoothie. W czasie całego biegu wypiłem tylko może 2-3 łyczki wody z izotonikiem i jeden żel, więc kiedyś na półmaraton brałem 3 żele i pół litra wody. No nie wiem, zobaczymy. Dobra, kontynuuję moje rolowanie. Na razie w majtkach
nagrywam, żeby nie było nic widać. I tak mało widać. No, zimna woda, polewanie nóg. Podobno to działa tak samo jak ta lodowata kąpiel, więc no jest ciężko, ale mówię, wyjmuję majtki, bo nie dochodzę do pełnej odległości uda. Muszę przyznać, że super jest tak schodzić nogi. Już są czerwone, nie wiem czy to widać, ale no, fajny relaks taki wodny. Parę to było może minutkę, może dwie, ale to wystarczy. Dobra, ile jest mówi, bo robi się głodny. To znowu ja. Teraz będę jadł te smoothie, które właśnie sobie zrobiłem. Zaraz gram te wszystkie filmiki, będę edytował, tak żeby jeszcze jutro rano w środę wrzucić filmik. Tu jest ile? Ponad litr smoothie. Co tutaj jest? To są 4 banany, 2 jabłka, ser naciowy, pietruszka, 2 łyżeczki błonnika buraczanego. Dzięki Rafał z Wegerege za nominację. Nie nominację, to inne słowo. Kur, jak ja nienawidzę, jak mi brakuje jakiegoś słowa. Po polsku czy po angielsku. Rafał powiedział, żeby to jeść i ja to jem. Tak? Nie trzeba się brudzić z surowym burakiem. To jest normalny burak, tylko suszony. Wszystkie te same dobra. No. Czy ja jeszcze tutaj wsypałem zmielone siemię lniane, cukru, bo ja się cukru nie boję. Coś to jeszcze jest? Cytryna. Co ja tam jeszcze dodałem? Już nie pamiętam, dobra. Więc to jest mój taki posiłek potreningowy. Może coś jeszcze zje, zobaczę. Jest godzina 19:30, póki zedytuję filmik. To pewnie będzie późno. No. Super się czuję. Noga nie boli. Kondycja jest, bo zatrzymywałem się. Nagrywam te filmiki. Dużo było pod górę, pod dół, chciałem powiedzieć z górki. Na Strava i na Endomondo. Ja wrzucę te linki do moich aplikacji sportowych tutaj pod filmikiem. Jestem gotowy na niedzielę. W niedzielę jest półmaraton warszawski, w sobotę lecę do Polski. No więc kto chce, kto ogląda ten filmik i będzie biegł półmaraton i chce złamać dwie godziny w półmaratonie, to ja będę chciał wam, tobie pomóc. Więc śmiało podbijać do mnie i będziemy razem łamać dwie godziny w półmaratonie. Będę krzyczał. Będę motywował. Przeklinał też. Nie będzie lekko. Mam nadzieję, że z moją pomocą ktoś złamie, ktoś zrobi swoją życiówkę na właśnie na tym półmaratonie. Dlatego już się z wami żegnam. Dobranoc. W sumie jeszcze nie. Go Vegan, Vegan Power. Koszulka od firmy Trudno. A tu bluza od Gwint. Ultra Race Gwint, tak? Ultra Cross Gwint, sorry. Smacznego. Vegan Power. Spróbuj przejść na weganizm. A nie pożałujesz. Zdrówko. Jest bardzo gęsto od siemienia lnianego i od chia. Nara. Weganowy pan banan. Trenuje i odżywia się prawidłowo. Jednak jeszcze to było za mało dla mnie, więc sobie zrobiłem takie buraki suszone. Zalałem to po prostu wrzątkiem i bardzo fajny barszczyk wyszedł. Do tego 2 banany. No i jeszcze zjadłem parę takich wafelków. Waza, czy jak to się mówi. No, kończę edytować. I wrzucę to, jutro będziecie mieć rano do oglądania. Fajnie, bo się ze wszystkim wyrobiłem. Jest godzina, która?
20:10, widzicie mój ujebany. Tu jest ujebany stół i laptop. Dobra, to trzeba będzie umyć pewnie albo przeczyć chociaż, dobra. No, to taki mój posiłek, już nie jestem głodny. No, a ktoś mówi, że jak jest na porządek na biurku, to nic w głowie? Czy to odwrotnie? Jak jest syf na biurku, to jest i syf w głowie. Nie wiem. To jest moje miejsce pracy, tak? Tak, dobra. Na razie, cześć. Dzięki, że oglądacie w ogóle moje wypociny. Fajnie, nie? Piona. Będę w Polsce w sobotę!